Witam wszystkich. Rozbieramy koziareczkę. Rzeczywiście sprawdzałem, dym leci. Zobaczymy. Pewnie na aluminium będzie. A gorąca. Chociaż działa, ale... Ale dym leci. Zobaczymy, co w nim siedzi. Zobaczymy, czy wszystkie śrubki wzięły. Oj, panie, bez czujnika to tu nic nie. Nie da. Ciepły. Może ja wezmę inny śrubok. O co ich chodzi? To trzeba zdjąć. To nie było miłe, panie. Wszystkie śrubki niby poświęcane. Plastik. Popaj teraz. Głowica. Tylko jak tą głowicę się zdejmuje. Ale czarna ta. Nie wiem, czy to mieć. A zobaczymy. Tu. Teraz obetniemy ten kij, bo mi się skadza. Kijek na bok. Chociaż kawałek aluminium będzie. Tak. No spalił się definitywnie.
Leci i ty mnie się spalił. Dobra. Muszę na chwilę włączyć pauzę, bo o. Boguś mnie zaraz ochrzani, że robię bez rękawiczek, ale to jest prawda. No, na razie pauza, aż to zatamuje. Powiem tak, nie spodziewałem się, ale jest miedziucha. No. Nie jest źle. Także zaraz tutaj wkręcę to, tu, o. Przestawię zaraz kamerę, nie bójcie się. O. O, kurde. I tniemy. Oczywiście rękawiczka już jedna jest, druga te, po tym ostatnim tym wypadzie. Ale miedź spalona, czarna, a silnik do tej pory ciepły. Jeszcze tu trzeba kawałek dociąć. Trzepać, żeby na ziemię nie spadło. Już tam tymi madle to nie za bardzo. Ale może tak wyjdzie. Ten wirnik się tu zakleszczył. Nie chce wyleźć. Zaspawał się. O, może teraz wyjdzie. Taki, puściło takie jakiś, jakby rozpuszczony klej, jakby co. Tu, 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 tu. O, wyszedł. O, panie, panie. Tak. My go tu teraz wyjmiemy. Z której strony go tu napocząć? Tym madłą mi tego nie złapie. Nie ma takiego rozstawu. Może? O, cicho, cicho. Złapało. Śrubokręt, śrubokręt. Gdzie ten duży śrubokręt? Się będzie ruszać, to tu na stole jest kamera. O, o, cykuś. No, uwaga, czy będzie ciężko. Przeżyliście.
Prawda, ten nie ma. Ale zawsze lepsza mieć niż szalu. Dobra. O. To od razu sobie wyrzucimy do złomu. Czy pójść wierniczek. Do wierniczków, a klejony jak są. No, idziemy na stół. O, obczyścić go dziada. Najlepiej było, o. O Jezusisko. Widać, nie widać. Teraz widać. No trochę ta kosiarka u nas popracowała, bo ona była zakupiona w sklepie, dożyła emerytury. Ale widać, że jeszcze na miedzi. Nie jest tak źle, ale miedziane rzeczy też się psują. Tylko z tym, że ona miała, nie wiem, z kim żart, lato dość ostro pracowała. O. Hop. Ja to lubię dobrze obrać z tych odpadów, bo potem, żeby nie było, ten mi 2% odlicza za nieczyszczeń. Nie ma czegoś takiego. U mnie dostaje czysty towar i nic nie ma prawa mi tu odliczać. Żadnych zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia to ja likwiduję. I tak mnie ostatnio oszukał, bo wziął mi liberę 1,6 mm, a policzył mi za cienką liberę. Ale ja się tam upomnę. Nie ma sprawy. Dobra. To mamy jedno. Dobry ten stół jest na, jak będzie padać, a zewnątrz nie da rady robić. O, jeszcze tu muszę lepsze światło zrobić, bo tam taka żaróweczka malutka, ona nic nie za bardzo daje. Dobrze, że pęka. Się wgrzał, jak była gorąca miedziucha. No i zobaczymy, ile tego jest. Do tego to nie muszę nawet tej dużej wagi wyciągać. Mam ją tu podręczną. Zero. O. 53,75. Jak zbieram te różne farposte, te tam pouciekały, to będzie 54. No trochę aluminium będzie jeszcze z tego dyszla, także nie jest źle. Lepsze to jak wyrzucić, wystawić za płot. No. Trochę tu, trochę tu. O. Także na dzisiaj to tyle, a tego
A tu się zbiera, proszę państwa, rurki, pomielana, znal. Tu jest nierdzewki trochę. Nawet obrywam z tych, ze stalowych puszek te pod aluminium. Tu też jest aluminium, miedziucha, o. I masę jeszcze do przerobu. O. No to nara.